dzisiaj odcinek, który po raz trzeci bodajże traktuje o destylarni i whisky Macallan. Mieliśmy jeden z odcinków, w którym opowiadałem o wersjach, nazwijmy to w miarę podstawowych, i miałem jeden odcinek, w którym opowiadałem o edycjach limitowanych. Dzisiaj przyszedł czas znów na edycję nową, limitowaną, pochodzącą z destylarni Macallan. Destylarnia, jak wiecie, za 2 lata będzie obchodzić swoją 200. rocznicę. Myślę, że dział marketingu i sprzedaży coś ciekawego z tej okazji będą szykować. O historii już opowiadałem, więc tylko w skrócie. Powstała w regionie Speyside w 1824 roku jako destylarnia Elkis. Elkis Distillery dostała licencję na produkcję whisky. Niemalże 70 lat później wielka persona, czy baron, możemy to nazwać, świata czy biznesu whisky, Roderick Kemp, odkupił tą destylarnię. Wcześniej on zarządzał destylarnią, miał udział w destylarni Talisker i sprzedał te udziały po to, żeby środki przeznaczyć na zakup destylarni Macallan. Wtedy ją przemianował na Macallan Glenlivet. Destylarnia do w sumie lat 80. zeszłego wieku, jak wiele innych, jak prawie wszystkie destylarnie, produkowała destylat głównie na potrzeby firm blendujących i whisky mieszanych. No, w przypadku Macallana mowa tu chociażby o whisky Famous Grouse. Dlatego pierwsza edycja Macallana, która okazała się na rynku oficjalna jako single malt, była to wersja 18-letnia z 1984 roku. No, od tamtej pory wiele się zmieniło. Zmieniły się zarówno ceny Macallana, jak i przeznaczenie Macallana. No, w tej chwili destylarnia została rozbudowana. Plany na budowę nowej destylarni powstały w 2013 roku. Budowa została zakończona w 2017, no i bodajże w maju 2018 ruszyła nowa, dużo większa destylarnia. Ta poprzednia została wyciszona, ale kto wie, jeżeli nadal będzie zapotrzebowanie na whisky na świecie, w tym też Macallan, no prawie pionowo szło do góry, to może się okazać, że będzie warto skorzystać z tej destylarni, która w tej chwili jest wyciszona. Nowa destylarnia to 36 alembików, 12 wash still, 24 spirit still. Destylarnia posiada alembiki o bardzo małej pojemności. Alembiki, które mają niecałe 4000, w sumie 3900 litrów. Ta mała objętość powoduje, że opary mają dosyć niewielki kontakt z miedzią, zatem otrzymujemy na końcu mocny, pikantny, naprawdę takiego twardziela numeryk, który potrzebuje dobrych beczek i długiego czasu maturacji, żeby pokazał swoje prawdziwe oblicze, stąd głównie stawiane przez destylarnię jest na beczki poszery. Macallan wprowadził specjalny program takich beczek, czyli najpierw kupują drzewo, które rośnie. To drzewo jest cięte, zarówno są to dęby, które pochodzą z północy Hiszpanii, ale także z USA. To drewno czy drzewo jest pienie, jest cięte na deski. One pierwszy rok w tym swoim naturalnym środowisku schną. Później są wysyłane do bodegi w Hiszpanii, gdzie kolejny rok schną, dopiero później z nich jest konstruowana według specyfiki destylarni Macallan beczka. Ona jest sezonowana sherry 3 lata, no więc mamy ten okres minimum 5 lat, kiedy ta beczka trafia do Macallana. Macallan do 1994 roku pracował na odmianie jęczmienia Golden Promise. No, później prawdopodobnie wzmocnione czy zwiększone zapotrzebowanie na whisky spowodowało, że trzeba było się przeprosić też z innymi odmianami jęczmienia, ale na tym Macallan Estate, czyli tej ziemi, która się rozpościera wokół destylarni, w 1998 wznowiono uprawę tego jęczmienia Golden Promise, który głównie służy limitowanym edycjom, tak jak na przykład jest wersja Macallan Estate. Jak pamiętacie, może niektórzy, większość z Was pewnie nie, ja pamiętam
wersję Macallana z 1995 roku. Jestem pewien, że to był 1995 rok. Była wersja Macallana 25-letniego, ciemny płyn w butelce, duży taki napis 25, to był wersja Anniversary Malt w takiej zwykłej drewnianej skrzynce, która kosztowała w owym czasie już po reformie Balcerowicza 999 zł na półce. No w tej chwili ta whisky chyba 20 kilka tysięcy kosztuje, żeby ją zdobyć. To najlepiej pokazuje, jak na przestrzeni tych ostatnich dekad, co się stało z cenami Macallana. Mówiłem o tym Courage, mówiłem też o limitowanych edycjach. W roku 2002 Macallan postanowił wprowadzić, zaproponować rynkowi serię, która się nazywa Fine and Rare, która będzie ukazywać roczniki Macallana pochodzące z różnych dekad. Dobijamy w tej chwili chyba do 60 wydań, które są przekrojem 8 dekad. Pierwsza, najstarsza edycja to jest Macallan destylowany w 1926 roku. Zwróćmy uwagę, że to jest okres, kiedy mamy w Stanach Zjednoczonych prohibicję i to jest mniej więcej ten okres, kiedy udało się przeprowadzić pierwszą rozmowę atlantycką czy ponadatlantycką telefonem pomiędzy Londynem a Nowym Jorkiem. To były te dawne czasy. Mamy 8 dekad, czyli mamy lata 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 i 90. Tą całą serię spina edycja Macallana 1993. W wielu wypadkach, w większości wypadków są to oczywiście single kaski, ale mamy kilka przypadków takich, kiedy destylarnia whisky była już zabutelkowana i destylarnia odkupiła butelki od prywatnych butlerów czy od prywatnych osób, zmieniła etykiety i wypuściła je właśnie z serii Fine and Rare. Czym to skutkowało? No jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład takie butelki, które z etykietą firmy Gordon MacPhail kosztowały na rynku 3-3,5 tysiąca dolarów, przeklejenie tej etykiety na oryginalną etykietę destylarni Macallan spowodowało wzrost ceny z 3-3,5 na 35 tysięcy dolarów, czyli ta zmiana etykiety to była dziesięciokrotne podbicie ceny. Tak to wszystko funkcjonowało. Ja miałem okazję Wam w jednym właśnie z odcinków pokazać Vintage 1978, który udało mi się nabyć. W tej chwili udało mi się zdobyć Vintage 1979. Jest to whisky pochodząca, może ja już powolutku zacznę ją otwierać, z tak zwanego refill Sherry Punchen. O, no właśnie. Sherry Punchen to jest taka beczka, która, no, jej pojemność może się wahać od 70 do 120 imperial galonów, czyli tych brytyjskich galonów, a nie amerykańskich, które mają tam mniej więcej 4,5 litra. Zatem zawartość tego punchena może się wahać pomiędzy, nie wiem, 320 a 540 litrów. Ona jest podobna do Sherry Butta, z tym, że jest niższa i bardziej taka tęga, bardziej przysadzista. Z tej beczki tej udało się zdobyć 338 butelek bodajże z naturalną mocą 57,2%, jeżeli ja dobrze patrzę. Oczywiście wybaczcie, nie będę dzisiaj robił żadnego tastingu. Beczka będzie, nie tyle beczka, ile buteleczka i skrzynka będzie odstawiona do archiwów. No, skoro przyrosty cenowe na Macalladach osiągają niebotyczne przebicia, to myślę, że po prostu trzeba ją odstawić na bok i czekać, co będzie dalej. Macallan serii Fine and Rare Vintage 1979, czyli to z kolei jest czas, gdybyśmy się chcieli przenieść trochę w czasie do przeszłości, to jest rok, w którym Margaret Thatcher zostaje premierem Wielkiej Brytanii, ale to jest też okres, kiedy Sony wypuszcza wielki hit na rynek, czyli Walkmana na kasety, może niektórzy z Was pamiętają, no i konkurencja Sony, czyli Philips, wypuszcza na rynek pierwsze CD.
No i w tym czasie oczywiście destylarnia Macallan destylowała whisky, która po 40 latach została zabutelkowana. Ona była butelkowana w 2019 po pełnych 40 latach, czyli mamy 40-letniego Macallana Vintage 1979, butelkowany 2019 rok. No cóż, jestem szczęśliwy, chciałem się swoim szczęściem z Wami podzielić. Kolejną edycją, która chyba trafi do Polski, to będzie Macallan z tej serii, oczywiście Vintage 1990. Jeżeli uda mi się taką butelkę też nabyć, to chętnie z Wami się swoim szczęściem podzielę. A na dzisiaj to już wszystko. W oczekiwaniu na kolejne limitowane edycje Macallana. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w kolejnym odcinku.